dobry. Witam wszystkich miłośników historii znanych i nieznanych. Dziś chciałbym przybliżyć Państwu historię sprzeciwu młodych mieszkańców Litwy wobec Związku Sowieckiego. Ten sprzeciw i bunt lat 70. XX wieku z jednej strony był skupiony na ruchu etnokulturowym, z drugiej zaś wokół zespołów muzyki rockowej. W jaki sposób działania młodych dysydentów były piętnowane przez KGB-istów i jaką cenę zapłacili ci, dla których niepodległa Litwa była najwyższą wartością? Odpowiedzi na te i inne pytania będę szukał w dzisiejszym odcinku na ulicach Wilna oraz na ulicach Kowna. Tomasz Bożerowski, zapraszam! Wiosna 1972 roku do historii Kowna, ale też całej Litwy, przeszła jako wiosna kowieńska. 14 maja tego roku tutaj, na skwerze przed Kowieńskim Teatrem Muzycznym, 19-letni Roma Skalanta dokonał aktu samospalenia się. Później na laweczce obok znaleziono notes, w którym autor, Roma Skalanta, oskarżał Sowietów o swoją śmierć. Litewskie KGB okryło całe zajście płaszczykiem tajemnicy, nawet pogrzeb organizowano potajemnie, ciało przewożono na cmentarz okrężnymi drogami. Wszystko to spotęgowało nienawiść do Sowietów, która przerodziła się 18 maja tutaj, na Alei Wolności, spontaniczną demonstrację, w czasie której były słyszalne okrzyki „Wolność Litwie” i „Precz z bolszewizmem”. Agorą buntu młodych liderów demonstracji stały się schody byłego kościoła garnizonowego, a ówczesnej galerii witraży i rzeźb. Po wygłoszeniu przemówień tutaj demonstranci stąd skierowali się w stronę miejsca samospalenia się Kalanty i w momencie, gdy pamięć Kalanty czczono minutą ciszy, na demonstrantów ruszyli uzbrojeni milicjanci, w kierunku których poleciały kamienie. Rozpoczęły się potyczki z milicją, wywracano ich radiowozy, zaczęto stawiać prowizoryczne barykady. Dopiero po wmieszaniu się sowieckich wojsk wewnętrznych udało się uśmierzyć bunt. Jednak kolejnego dnia zamieszki tutaj w Kownie, na Alei Wolności, wybuchły ponownie. Zatrzymywano najbardziej aktywnych. Tego dnia zatrzymano ponad 500 osób, a ponad 100 z nich okazało się komsomolcami, czyli młodymi aktywistami komunistycznymi. Z kolei to wskazywało na niebezpieczną tendencję, iż ferment wolności wkradł się w szeregi ostoi socjalizmu na Litwie. Natomiast 8 najbardziej aktywnych demonstrantów otrzymało 8-letnie wyroki więzienia. Wydarzenia wiosny kowieńskiej 1972 roku odbiły się głośnym echem na Litwie. O tym i nie tylko o tym porozmawiam z historykiem Rytasem Narvidasem. Czy samospalenie się Kalanty było jedynym takim przypadkiem na Litwie w czasie okupacji sowieckiej? Nie, Romo Kalantos susideginimas nėra vienintelis atvejis. Samospalenie Romasa Kalanty nie było jedynym tego typu przypadkiem. Szacuje się, że już w tym samym 1972 roku około 13 osób podjęło próby samospalenia lub dokonało tego tragicznego aktu. Później również miały miejsce inne zdarzenia tego rodzaju. W 1976 roku podpalił się żołnierz Antanas Kalinauskas, który służył w radzieckiej armii. Prawdopodobnie ostatnim przypadkiem z okresu radzieckiego było samospalenie artysty ludowego Witautasa Wiciulisa 3 marca 1989 roku w Kłajpedzie, obok pomnika Lenina. Oczywiście nie można jednoznacznie określić, jakie były motywy tych wszystkich samobójstw, ile z nich miało podłoże polityczne czy
czy ideologiczne, ale można z pewnością mówić, że samo spalenie Roma Sakalanty było wyrazem pewnej postawy, protestem przeciwko obecnej wówczas rzeczywistości, wobec władzy istniejącej w tamtym okresie. Tym bardziej, że akt ten dokonany został w centrum Kowna, na Alei Wolności, tuż obok budynku ówczesnego Komitetu Wykonawczego Miasta. To już samo w sobie było jakimś rodzajem protestu. To był tam raz protest. A co my wiemy o Romasie Kalancie? Kim on był? Romas Kalanta był jaunuolis, 19 lat jaunuolis, gimęs Alitoje 1953 metais. Romas Kalanta był młodym chłopakiem, zaledwie 19-letnim nastolatkiem urodzonym w Olicie w 1953 roku. Był zwykłym młodzieńcem, który jak wielu innych lubił słuchać muzyki z wolnego świata, jak choćby Beatlesów czy innych artystów. Sam próbował pisać wiersze, grał na gitarze, notował różne przemyślenia, które można znaleźć w jego zapiskach. Znajdują się tam jego wypowiedzi na temat trudności życia w takiej rzeczywistości, odczuwania braku wolności i rozważanie nawet jakiejś formy protestu. Był człowiekiem skrytym. W szkole nie szło mu najlepiej. Uczył się wieczorowo. Pracował w fabryce zabawek i instrumentów muzycznych w Kownie. Był zwykłym, prostym człowiekiem, który nie zdążył jeszcze w swoim życiu osiągnąć wielkich rzeczy. Lele Kownia, no chodzi było jedynym paprotem człowiekiem, który dar swojego gyvenime didelių darbų nespėjo nuveikti. A czym był rok 1972 dla reżimu sowieckiego? Na jeigu kalbėti tai, kas įvyko po šito susideginimo akto. Co do tego, co działo się po tym akcie samospalenia, wiadomo, że wywołał on duże poruszenie we władzach ówczesnego reżimu sowieckiego. Aby ukryć przed społeczeństwem samą ceremonię pogrzebową Romasa Kalanty, podjęto środki ostrożności związane z jej utajnieniem. Jego pogrzeb odbył się 18 maja, bez wiedzy opinii publicznej. To jednak tylko zwiększyło zainteresowanie całą sprawą. Następnie wybuchły masowe zamieszki i demonstracje na Alei Wolności. Aresztowano tam setki osób. Dėmesį prasidėjo masiniai neramumai, didelės demonstracijos, Laisvės alėjai, minios žmonių. A czym jest pamięć dla społeczeństwa o tych wydarzeniach? Czy jest ona ważna i jaki niesie z sobą przekaz? Jau visą tą likusią sovietinį laikotarpį Romas Kalanta buvo simbolis. Od tego czasu Romas Kalanta stał się symbolem. Symbolem dążenia do wolności i ofiarności dla Litwy, także poza granicami kraju. Emigracja litewska doskonale znała ten przypadek i wiele o nim mówiła w wolnym świecie. Prawdopodobnie nie było osoby na Litwie, która nie znałaby Romasa Kalanty, tego co się wydarzyło, czy nie słyszała o tych protestach. To wzbudziło nadzieję, że walka o wolność trwa i przyniesie pewne efekty w przyszłości. Nawet ja, będąc nastolatkiem, znałem piosenkę o Romasie Kalancie, którą śpiewaliśmy. Dlaczego pamięć o samospaleniu się jest kontrowersyjna? Savižudybės faktas jis yra sudėtingas ir sunkus. Natūralu, kad žmogus, kiekvienas žmogus saugo savo gyvybę ir. Sam fakt samospalenia człowieka, aktu samobójczego, jest skomplikowany i trudny. Naturalne jest, że każdy człowiek strzeże swojego życia i prawie wszyscy, jeśli nie wszyscy, dbają również o życie innych. Mogłoby się wydawać, że były inne sposoby na protest, ale prawdopodobnie nie powinniśmy tego badać. To znaczy, można badać, ale trudno jest tutaj szukać odpowiedzi. Zwłaszcza, że Romas Kalanta z pewnością nie był jedynym takim przypadkiem. Nie tylko na Litwie dochodziło do takich aktów. Znany jest także, a nawet najbardziej znany w naszym kraju, przypadek Jana Palacha w Czechach. Jest wiele innych przykładów na całym świecie, kiedy ludzie, mając wybór, wybierali taki akt protestu. Oczywiście Litwa jest katolickim krajem i samobójstwo przez społeczeństwo jest nieakceptowane, ale tak to już jest. Jak to się stało, tak się stało. Samospalenie się jako forma protestu w Związku Sowieckim oraz całym bloku socjalistycznym ma swoją genezę. Niektórzy historycy przypuszczają, że łańcuszek tych dramatycznych, tragicznych form protestu bierze swój początek 11 czerwca 1963 roku nie w Europie, a w innej części globu, bo aż w Wietnamie Południowym, gdzie w taki sposób mnisi buddyjscy protestowali przeciwko prześladowaniom.
Natomiast w Europie po raz pierwszy do takiego tragicznego protestu doszło 8 września 1968 roku. Wówczas Ryszard Siwiec w miejscu, gdzie jest Stadion Narodowy dzisiaj w Warszawie, w obecności szefów partii, dyplomatów oraz 100 tysięcy widzów w czasie ogólnokrajowych dożynek dokonał aktu samospalenia się, protestując przeciwko inwazji 5 państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Jednak jego akcja nie wywołała oczekiwanej reakcji, a dzięki pracy Służby Bezpieczeństwa niemal o tym zapomniano. SB postarało się, by całe zajście zostało przedstawione jako pietyckie wydarzenie. Zupełnie inne reakcje w kraju oraz na świecie wywołał czyn Jana Palacha, 21-letniego studenta filozofii na Uniwersytecie Karola w Pradze, który w styczniu 1969 roku, protestując przeciwko agresji Układu Warszawskiego na Czechosłowację, dokonał aktu samospalenia się. W kolejnych miesięcach czyn Palacha miał swoich naśladowców. Otóż doszło do podobnych aktów nie tylko w Czechosłowacji, ale też za granicą, na Węgrzech oraz na Łotwie. W czasach okupacji sowieckiej, w czasach powszechnego kłamstwa, akt samospalenia się jako forma protestu musiał zwrócić uwagę na to, co działo się za żelazną kurtyną, na brutalne naruszania praw człowieka, na poniżania całych społeczności oraz na odbieranie godności. Jednak dzięki staraniom komunistycznych służb bezpieczeństwa i do dziś dnia istnieją kłamliwe narracje o tych czynach. Litewskie podziemie antykomunistyczne działało w bardzo trudnych warunkach. Jednak w tym kontekście dochodziło do spontanicznych demonstracji po wydarzeniach sportowych. O tym wszystkim porozmawiam z historykiem piłki nożnej, z dziennikarzem Gediminasem Kalinauskasem. W jaki sposób dochodziło do tych demonstracji, spontanicznych demonstracji po wydarzeniach sportowych? Po karo, kaip žinom, politiniai įvykiai klostėsi labai audringai. Po wojnie, jak wiemy, zdarzenia w polityce rozwijały się burzliwie, a opór partyzantów był ogromny. Jednak walka toczyła się nie tylko na polu politycznym, ale też na arenie sportowej miało miejsce coś, co można nazwać polityczną rywalizacją. Nasi sportowcy, przede wszystkim piłkarze w krajach radzieckich, a zwłaszcza w Rosji, byli często przedstawiani jako faszystowscy przeciwnicy. Trwało to dość długo, ponieważ prezentowali oni wówczas piękny, techniczny, zachodni styl gry, podczas gdy drużyny radzieckie, zresztą również dzisiejsze drużyny rosyjskie, polegają przede wszystkim na sile fizycznej, co powodowało różnice między nimi. Piłkarze ciągle byli wygwizdywani, ale stawiali pewny opór. Jednak w 1949 roku pojawiła się nasza wschodząca bokserska gwiazda, znany później też na całym świecie Algirdas Szocikas. Zaś w radzieckim boksie wagi ciężkiej dominował wówczas Mikołaj Korolow, mieszkaniec Moskwy. Podczas mistrzostw Związku Radzieckiego w Kownie niespodziewanie nasza gwiazda pokonała tego rosyjskiego olbrzyma. Niestety, sędziowie uznali zwycięstwo Moskwianina, co wywołało po meczu spontaniczne i poważne zamieszki z udziałem milicji i wojska. Ruchy te były bardzo poważne i dotyczyły naszych kibiców. Ostatecznie wyniki z całych mistrzostw zostały unieważnione. W Kownie nie przyznano medali, a jesienią odbyły się powtórne zawody w Gruzji i o dziwo pojedynek Korolowa z Szocikasem nie został powtórzony. Wybrano natomiast 4 najsilniejszych bokserów i doszło między nimi do walki. Reprezentant naszego kraju wygrał z Estończykiem, ale w finale ponownie spotkał się z Korolowem. Niestety tym razem nasz reprezentant przegrał. A czy pan uczestniczył w którejkolwiek takiej spontanicznej demonstracji po zawodach sportowych? Tai vyko 69 metais.
spalio 18 dieną. Inne wydarzenie sportowe, które można uznać za wyjątkowe poza futbolem, miało miejsce 18 października 1969 roku na stadionie Żalgiris w Wilnie. Na spotkanie przyszło 18 tysięcy widzów, a nasza drużyna Żalgiris grała przeciwko kazachskiej drużynie Chimkent Metalurg. Nasi piłkarze wygrali, ale nikt wcześniej nie informował, że będzie to tak ważne i historyczne wydarzenie oraz że drużyna Żalgirisu zostanie wysłana do Symferopolu na Krymie, gdyż znalazła się wśród czterech ekip drugiej ligi w finałowych rozgrywkach. Piłkarze niespodziewanie wyszli na pole gry przy dźwięku fanfar, niczym rycerze w 1410 roku podczas bitwy pod Grunwaldem. Naszemu kapitanowi Żalgirisu i Stanisławowi Remielisowi wręczono kij z metalowymi zębami, podobny do tych, jakie mieli rycerze. Bramkarz otrzymał tarczę, aby symbolicznie bronić bramki. Wokół płonęły ogniska. Nie pamiętam dokładnie, czy były zapalone oficjalnie, ale kibice podrzucali do nich wszystko, co mieli pod ręką. Palone było wszystko. A że miałem przy sobie niewiele gazet, to dorzucałem ruble. Było to wówczas sporo pieniędzy, ale zostało jeszcze na kolację. I te demonstracje ruszyły. Były skierowane przeciwko władzy radzieckiej i każdy robił, co chciał, ponieważ milicja nie była na to przygotowana. Liderzy Żalgirisu podobno otrzymali jakieś kary, ale nie było to coś znaczącego, ponieważ funkcjonariusze nie mieli dowodów. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był nie tylko interesującą podróżą w czasie, ale przede wszystkim przybliżył Państwu dramatyczną historię aktów samospalenia się. Sowieci dążyli do wymazania tej pamięci, a naszym zadaniem jest jej zachowanie. Już zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu z historią na Ty, a także zachęcam do śledzenia profilu programu w mediach społecznościowych. Do spotkania na kolejnych szlakach historii znanych i nieznanych.